Dzień dobry, Jakub Kurasz, Rzeczpospolita. Dzisiaj naszym gościem jest pan Igor Chalupec, szef i, właśnie, i partner butiku inwestycyjnego iSentis. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam również Państwa. Panie Igorze, najczęściej zadawane pytanie dla Pana to jest, co dalej z morzejkami? My od jakiegoś czasu obserwujemy wnikliwie sytuację litewskich możejek, czyli największej inwestycji polskiej firmy. Przypomnę, że Pan był prezesem PKN Orlen, kiedy ta spółka kupiła litewskie morzejki. Sytuacja na Litwie się poprawia. Czy myśli Pan, że będzie miał to? że to będzie miało wpływ na ewentualną transakcję sprzedaży Morzejek. Być może opóźni tą, tą transakcję albo wręcz wstrzyma. No faktycznie często spotykam się z tym pytaniem, ale nie zmiennie odpowiadam, że jest to pytanie do obecnego zarządu PKN Orlen, który dzisiaj za tą inwestycję, podobnie jak za cały koncern, odpowiada i trzymam kciuki, że znajdzie dla Morzejek jak najlepsze rozwiązanie. Ja się osobiście cieszę że widać przełom na Litwie, że morzejki mają coraz lepsze wyniki, nawet jak rozumiem w pierwszym kwartale były taką rafinerią w grupie PKN Orlen, która miała najwyższy uzysk i najlepsze wykorzystanie mocy przerobowych. To są dobre sygnały. Natomiast jakie będą losy, czy pozostanie w portfelu grupy kapitałowej PKN Orlen, czy też nie, to jest pytanie do pana prezesa Krawca.